You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge leaning out. With us it's all or nothing. A ja dzisiaj Was zapraszam na wakacyjną rutynę z Pushing Girl. Zanim zrobię sobie śniadanie, to odpowiem na Wasze komentarze na Instagramie i TikToku. Na pyszne śniadanie i już mam pomysł, co sobie zrobię. Chodźcie ze mną. Ulala, dzisiaj będzie smoothie idealne na dzisiejszą pogodę. Łóżko, ubiorę się i jadę na shopping, bo za niedługo wylatuję na wakacje, bo potrzebuję kilka nowych rzeczy. Piękną bluzeczkę znalazłam. Idealna do wakacji. A może sobie kupię kapelusz na wakacje. Piękny. I jeszcze do niego malutka torebeczka, która pomieści najbardziej chciałam rzeczy. O, ten kapelusz się ładnie układa. I had to convince my friends this time. Think you're toxic to my mind, but I know they don't know what you are.
zobaczcie, co znalazłam. Moja przyjaciółka słucha Billie Eilish i ją bardzo lubi, więc mi jej koszulkę. Ja teraz jestem w autobusie i wrócę do domu. Zobaczcie, co sobie kupiłam. Bubble tea, truskawkowe. I pani mi jeszcze dała takie fajne żelki. Widzimy się w domu. Zgadnijcie, kto jest już w domu. Ja zjadłam pyszny obiadek, a teraz haul wakacyjny. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to taka przepiękna hiszpanka dla mnie. Jest czerwona i ma przepiękny motyw kwiatów i liści. Będzie idealna do mojej białej spódnicy i shortów. I jeszcze ma bardzo fajny materiał, więc będzie idealna na upały. Moja młodsza siostra kocha myszkę Miki. Więc jak zobaczyłam te dwa topiki, to pomyślałam sobie, Karolina, jakby tutaj ze mną teraz była, to by je chciała, więc kupiłam jej. Tutaj jest żółty topik, jest myszka mini i arbuzy, a tutaj jest drugi topik, który jest miętowy, myszka mini. I na tej miętowej jest napis Sweet Summer Vibes. Kolejna rzecz, którą kupiłam, tym razem dla Nadii. Zobaczcie, jaki piękny kombinezon różowy w kwiatki. Kombinezon jest bawełniany na szeleczkach, będzie jej w nim bardzo wygodnie i jest idealny na upały. Kupiłam dwie pary okularów przeciwsłonecznych dla mnie i dla mojej koleżanki. Taki model okularów teraz jest bardzo modny. Były trzy kolory. Czerwony, biały i czarny. Ale ja i mojej koleżance wybrałam czarny. Bardzo mi się podoba kształt oprawek i ciemny kolor szkieł. Wybrałam sobie również kapelusz, był bardzo duży wybór, ale ten mi się najbardziej spodobał. Dla Nadii jeszcze komplet trzech body na szeleczkach. Teraz pokażę wam taki malutki kawałek. Widzicie? Widzicie? Jest małe, więc to jest dla Nadii. Ale teraz co jej to kupiłaś? Zobaczycie w kolejnych filmach, bo za niedługo będzie bardzo wielka uroczystość. Do okularów kupiłam mojej koleżance jeszcze koszulkę Billie Eilish, bo jak wam już mówiłam, ona ją bardzo lubi. I dla siebie kupiłam torebeczkę. Można ją nosić tak i przez ramię. Bardzo mi się spodobał jej kolor i jest malutka, ale bardzo pakowna. Taka torebeczka jest idealna na wakacje. Pamiętacie akcję Mural, o której wam wspominałam? Wzięło w niej udział 2000 szkół. Wygrała szkoła z Nowej Sarzyny, która mieści się w województwie podkarpackim. A kto pochodzi z tego województwa? Kto pochodzi z tego województwa? Ja! Więc gratulacje dla całej szkoły. A teraz pokażę wam szybki timelapse, jak powstawał ten mural. A kto z was mieszka w Nowej Sarzynie? Jest ktoś, jak tak to napiszcie w komentarzach lub w społeczności. Zostawcie kciuka w górę, obserwujcie wszystkie moje social media, subskrybujcie kanał Pushing Girl i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Nosorożec rogatek, bohater naszej kampanii kolejowej ABC, od teraz uczy bezpieczeństwa na przejazdach w wyjątkowej formie poprzez mural w centrum Warszawy. Jest on wyjątkowy, bo zaprojektowany został przez dzieci, które wzięły udział w konkursie Urzędu Transportu Kolejowego. To najlepsza praca, którą wybraliśmy spośród blisko 2000 propozycji. W akcję Mural zaangażowało się prawie 19 tysięcy osób. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie, a dzieciakom ze szkoły w Nowej Sarzynie w województwie podkarpackim gratuluję zwycięstwa. Możecie już oglądać swój mural przy Placu Zawiszy w Warszawie.